Witajcie moi drodzy widzowie, Tronan Liberty, kolejny poradnik, a tym razem omówimy sobie kontrakty, jak wykonywać kontrakty, co kupować za te kontrakty, więc przejdźmy najpierw do kupowania rzeczy za kontrakty. To oczywiście kupujemy to, co jest na limicie dziennym, czyli Mystic Key'a najlepiej, to jest w pierwszej kolejności, pamiętajcie, że to jest dzienne. Tak samo Precious Blessing Pouch, z tego względu, że jest szansa na wylosowanie jakiegoś fajnego itemu i możecie go na przykład albo sprzedać, albo założyć, więc to też jest bardzo ważne. Jeśli chcecie zdobyć szybko broń fioletową, a wam po prostu nie dropi, jesteście bardzo na to napaleni, możecie sobie kupić tego chesta. Bardzo szybko można zrobić 1500 coinów, to nie jest żaden problem na samym początku. Oczywiście też kupujemy Trade Extraction Stone i Enchanted Inki. To są takie rzeczy najważniejsze. Jeśli chodzi o kupowanie tych rubinów i tego wszystkiego, no to się akurat te fioletowe nie opłacają. Niebieskie również się nie opłacają. Te czerwone czasem jeszcze się opłacałem, jeśli potrzebujecie do skrawcenia na przykład jakiejś konkretnej jednej mikstury albo jakieś tam pierdołki, no to do tego to się gdzieś tam opłaca, ale na więcej moim zdaniem to się nie opłaca. Kupimy sobie tego poucha, żebyście zobaczyli też co w tym pouchu jest. Z takich ważnych rzeczy w pouchach też często trafiają się kontrakty. Kontrakty takie jakby lepszej jakości, z tego względu, że mamy właśnie kontrakty na parę dungeonów i tam leci dużo wszystkiego. Również dostajemy tam kolejne poucze. Tu macie właśnie, macie Sileus Abyss, mamy Tether Tower. No te kontrakty są najważniejsze, bo tam jest najlepszy drop i najwięcej też kasy otrzymujecie, więc jeśli chodzi o farmienie kasy, jest to bardzo ważne. Tutaj nawet mam wykonane prawie już w całości zadanie. I z takich ważnych rzeczy, no tutaj zobaczcie, że jednak tych itemów jest sporo, to są itemy nawet dobrej jakości. Nie, nawet z bossów czasem takie dobre itemy nie lecą. Więc warto tak naprawdę to wykonywać, ale omówimy też te podstawowe kontrakty, jak je najlepiej brać, bo dużo osób może popełniać wiele błędów, a po co popełniać błędy, tym bardziej, że kontrakty są ilościowe i ograniczone. Jeśli chodzi o poucha, wylosujmy sobie, o proszę bardzo, dostaliśmy naszyjnik z Heldregenem, no raczej to nie jest nic dobrego, no, nawet na handel raczej się tutaj z tego wiele nie zarobi. Jakby tutaj był jakiś max heal czy coś takiego, to na naszyjniku już większa szansa, że będzie coś warte. Tutaj mamy oczywiście nasze kontrakty 2, więc po to się to kupuje, po to się robi te poucze, żeby te kontrakty sobie zdobywać i wykorzystywać właśnie Abyssal Contract tokeny. Tepnijmy się teraz na przykład na orki, żeby wam pokazać na zasadzie, jak brać najlepiej właśnie tutaj te kontrakty i co brać najlepiej z rewarda z tych kontraktów, bo możemy sobie brać kartki niebieskie, możemy sobie brać stony, możemy brać sobie macy i szczerze powiedziawszy, najlepszą rzeczą, żeby brać kontrakty i efektywnie szybko je wykonywać, pamiętajcie, że 10 kontraktów codziennie wam się odnawia, to bierzemy sobie stony, które gdzieś tam najbardziej potrzebujecie, albo po prostu zadanie, które szybko się robi. Warto sobie też na przykład robić tak, że jeśli bierzecie zadania na orków, no to warto to po prostu na orków robić, żeby szybciej sobie wykonać, dostać kasę i tak dalej. Bierzecie tylko jedno zadanie, refreshujecie i szukacie jakby najlepszego rewarda. Na przykład tutaj jest moim zdaniem najlepszy reward, to są książki, żeby szybko sobie skille ulepszyć i to wam dużo progresuje też w grze, więc to jest bardzo ważne. Bierzecie znowu jeden kontrakt i znowu refreshujecie. Chodzi o to, żeby wyrefreshować tak, żeby dostać te poucze fioletowe. Po pierwsze dostaniecie więcej kasy i lepszy reward, bo szansa na fioletowe itemy, na niebieskie itemy, a to jest moim zdaniem priorytet w grze. Moim zdaniem nie powinno się brać za specjalnie tych maców, chyba że macie zdecydowanie jakiś deficyt tych maców, no to wtedy jest sens oczywiście tego brania. Ja sobie wezmę znowu orków. No tutaj nie mamy nic ciekawego, ale mamy na przykład książki. No tu czasem się trafiają takie zadania, które są daremne, bo na przykład chodzenie z tym specjalistą jest trochę długie. A Eichner Light to jest to, że możemy sobie zdobyć taki stone, no ale ja sobie wezmę po prostu jakieś orki, ale orków akurat tutaj nie mamy, no dobra, weźmy tego specjalistę, ale widzicie, że tutaj jest problem, bo tutaj się nic ciekawego nie dostaje, więc bierzemy sobie znowu kartki. No i widzicie, no pech nas tutaj prześladuje i żadnego poucha nie ma. Szansa jest chyba maksymalnie 3 pouchy mogą być jako reward, więc 3 pouchy to jest fajny rewardzik.
No weźmiemy sobie, no mamaców na pewno nie będziemy brali, możemy sobie wybrać. W sumie już nic nie wybierzemy, bo jesteśmy na full. Więc jeśli chodzi o te kontrakty, które mamy tutaj zaakceptowane, musimy polować na te worki. Zawsze warto brać jeden kontrakt i losować, żeby sobie wylosować poucha. To jest z takich najważniejszych rzeczy. No i co więcej tutaj mówić, no najlepiej sobie robić kontrakty tak, żeby mieć w miarę na jednej lokacji. No czasem się zdarzy, że ten poach na przykład będzie na drugiej lokacji i będziemy musieli sobie tam biegać, ale to jest moim zdaniem najlepsza opcja wykonywania kontraktów. Tak samo jeśli idziecie na kontrakty te lepsze, może sobie tutaj otworzymy jakiś kontrakt. My mamy akurat na tym mamy otwarty. Na Sanctum, ale na Sanctum może nie będę brał, bo na Sanctum musicie mieć specjalnie deszcz do tego. Weźmiemy sobie może Sylao Abyss. I z takich ważnych rzeczy przy tych kontraktach, tutaj macie w większości dwa rodzaje. Albo na przykład zabijanie, Collected. I na to musicie zwrócić uwagę, że czasem jest w zadaniu, że musicie zabić jakiegoś tam bossa. Takiego mini bossa, na przykład jakiegoś Berserkera w Shadowcrafted. I wtedy musicie specjalnie siedzieć na tym slocie, więc jeśli macie tych kontraktów dużo i chcecie je w miarę szybko zrobić, zawsze wybierajcie to, co jest bardzo szybkie do zrobienia, czyli w Shadow of Cryptid macie na przykład Brazer Mana do ogarnięcia, dotknięcie statuetki i na przykład zabijanie standardowych mobów. To wykonacie najszybciej, bo nie musicie stać i czekać na przykład na Berserkera, aż on się tam zrespi. Tak samo na Spectral Abyss, chyba tak się ten dokładnie mob nazywał. I wtedy musicie też znowu na niego polować, więc efektywne wykonywanie to jest układanie sobie tych kontraktów tak, żeby było wygodnie. Ja sobie na przykład mogę wziąć te klawy, ale mogę sobie tutaj na przykład losować. I tu wam po prostu zmienia. No losowanie jest tanie, no 600 golda to tak naprawdę jest nic w tej grze. 98 razy możecie to robić, więc jest tego naprawdę sporo. I właśnie chodzi o to, żeby sobie dobrać te zadania tak, żeby efektywnie, szybko to wykonywać, a nie męczyć się i nie robić po jednym zadaniu. Pamiętajcie, że tych kontraktów możecie również sobie nałożyć 5, więc najlepiej sobie od razu fulla ładować i sobie jakoś bardzo podobnie te kontrakty robić, bo reward, no szczerze powiedziawszy, reward to i tak tutaj nie ma większego znaczenia, bo zawsze jest token, zawsze jest skrzynia, znaczy no woreczek. No i jedynie się tutaj kryształy, jak widzicie, zmieniają. Nie ma tutaj możliwości jakby lepszej rzeczy niż kryształy, więc to jest bardzo proste i moim zdaniem zrozumiałe. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie dungeonów, no to dajcie mi znać tutaj śmiało pod filmikiem, po prostu komentarz. I dzięki bardzo za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!